Znajdujemy się obecnie w bokserskim klubie rekreacyjnym Gladiator w Białymstoku, gdzie naszym rozmówcą będzie jeden z najlepszych pięściarzy w kategorii pół ciężkiej w Polsce, Paweł Gorzewski. Paweł, zanim przejdziemy do właściwego wywiadu, proszę Cię, abyś skomentował to, co ostatnio dzieje się na pięściarskich portalach, mianowicie mini wojnę między Tobą a Maciejem Miszkinem. Powiedziałem, że Twój najbliższy rywal nie zasłużył na walkę z Tobą, na co on nie pozostał Ci dłużny, twierdząc, że gwiazdorzysz, a nie masz do tego powodów. Jak się odniesiesz do jego zarzutów? No ja myślę, chodziło mi głównie o to, że walczyłem z dużo lepszymi rywalami niż Maciek. Maciek, powiedzmy sobie, walczył z zawodnikami bardzo przeciętnymi, z którymi toczył bardzo ciężkie i wyrównane walki. No ja powiedzmy sobie, że mam w swoim rekordzie kilka dobrych nazwisk, przynajmniej siłówki europejskiej. I z tego powodu właśnie uważam, że nie bardzo na tą walkę zasłużył. Jest to zasługa, można powiedzieć, mojego promotora Tomasza Babilonskiego, bo on wie, ja również wiem, że kibice lubią takie polsko-polskie walki i dlatego do takiej walki dochodzi. No ale właśnie po tych Twoich wypowiedziach w internecie pojawiły się takie komentarze, że no zdziwienia, tak? Komentarze zdziwienia, bo do tej pory jakby nie używałeś takiej retoryki, byłeś raczej spokojnym pięściarzem, a tutaj nagle właśnie, że on nie zasłużył, że jest taki, czy nie sądzisz, że to może Ci troszkę zaszkodzić? Nie, ja nie wcale tak nie uważam. Jeżeli moje słowa będą poparte czynami i 26 kwietnia zdecydowanie wygram walkę, to tak naprawdę komentarze tych ludzi nie zdadzą się na nic. Ja jestem pewny swego, wiem, że będę do tej walki bardzo dobrze przygotowany i zrobię wszystko, żeby tę walkę wygrać, a te kilka słów, które powiedział Maciek, zmobilizują mnie do tego tylko bardziej, żeby jeszcze lepiej przygotować się do tej walki i tyle. Dobrze, o walce w Legionowie powiemy sobie za chwilę. Pierwsze pytanie, jakie mi nie tylko dziennikarzowi, ale i kibicowi boksu nasuwa się samo, to też pod czyim okiem będziesz przygotowywał się do najbliższej walki? Kto będzie Twoim trenerem? No więc po tym, jak zakończyliśmy współpracę, niestety zakończyliśmy współpracę z Piotrem Jasiewskim, moim nowym trenerem zostanie Piotr Jankowski. Jest to właściciel właśnie tej sali rekreacyjnego klubu Gladiator w Białymstoku. Z Piotrkiem znamy się kupę lat. Trenował wcześniej w innym klubie amatorskim zawodników, m.in. Piotka Gudla, Maćka Mierzyńskiego, Młodzieżowych Mistrzów Polski. Także to doświadczenie trenerskie ma, zawodnicze również, bo był Młodzieżowym Mistrzem Polski. Także był to zawodnik z osiągnięciami. Myślę, że z Piotrem znamy się na tyle dobrze i to nie jest tak, że my teraz dopiero zaczynamy tą współpracę, bo powiedzmy sobie, że jak trenowałem się to z Krzysztofem Kostydowskim w Warszawie czy z Piotrem Wieczewskim, dłuższy okres czasu spędzałem tutaj w Białymstoku i wtedy właśnie Piotrek pomagał mi w treningach, między innymi pracując nad techniką, tarczowaliśmy razem, gdzieś tam podpowiadał mi również w moich treningach. Jest to, uważam, trener, który zna mnie bardzo dobrze, no jak i również mój kolega, który zna mnie bardzo dobrze. Kiedyś jeździliśmy z racji swojego wieku, bo on jest 81 rocznik, ja jestem 82, wspólnie na zawody, także to tak naprawdę jest bardzo długa znajomość. Bardzo dobrze mnie zna, wie, jak powinienem boksować i nieraz mi mówi, że właśnie niektóre, że powinienem po prostu bardziej tak jak kiedyś, za wszelką cenę gdzieś tam jakieś powielać w ringu pewne schematy i uważam, że to jest słuszna rada i myślę, że ta współpraca będzie bardzo owocna. Powiedz w takim razie, czy już zacząłeś treningi właśnie z nowym trenerem? Jak one będą wyglądały? Nad czym teraz pracujecie? Jak zaczynacie przygotowania do tej walki? Znaczy ogólnie to jest jeszcze 9 tygodni do startu, prawda? Będzie to walka 8-rundowa, więc na razie jesteśmy na etapie takiego jednego treningu mocniejszego, jeden raz dziennie. No, wczoraj zrobiłem 15-kilometrowy bieg, dzisiaj z rana zrobiłem sobie przybory. Więc na razie te obciążenia nie będą jeszcze takie wielkie, ale myślę, że już od następnego tygodnia powoli będziemy wchodzili takie mocniejsze obciążenie, powiedzmy 2-3 tygodnie zrobimy takiej wytrzymałości, długich biegów, jakichś treningów siłowych, na przyborach wytrzymałościowych, prawda, wszystko w wydłużonym jakimś czasie.
i kilometrach podczas biegu, no a później wiadomo, no sparingi, myślę, że Tomasz Babiloński, mój promotor, zaproponuje tutaj, sprowadzi dobrych sparing partnerów, dwóch, być może trzech, z którymi będę miał możliwość dobrze przygotować się do tej walki. Jest to walka ośmiorundowa, więc uważam, że nie ma co tak z tymi obciążeniami za mocno szaleć. Będę chciał na pewno dobrze wypocząć przed walką, bo nieraz takie, ja jestem zawodnikiem, który bardzo jakby w tym treningu, można powiedzieć, się zajeżdżam i cały czas zasuwam, a nieraz nie zdążę wypocząć do walki, więc teraz troszeczkę to zmienimy. Piotrek również to widział, więc myślę, że teraz moja forma podczas walki będzie optymalna, bo obciążenia, jakie daję sobie na treningach, są naprawdę duże i nieraz powiedzmy, że ten ostatni tydzień luzu nie wystarcza, żeby dobrze się zregenerować. Mhm. Wracając jeszcze na chwilę do Piotrka Wilczyńskiego. To, że tak częste zmiany trenera niekorzystnie wpływają na zawodnika, to jest oczywiste, ale powiedz, kogo można obwiniać za taki stan rzeczy? Dlaczego nastąpiła ta zmiana trenera? Czy to po prostu ze strony promotora, ze strony trenera, czy może jakieś inne względy zadecydowało o tym? W Polsce uważam, że nie ma zbyt wielu dobrych trenerów. Wiadomo, jest pan Fiodor Łapin, jest Andrzej Gmitruk, jest Piotr Wilczewski, no i właściwie lista tych trenerów powoli na tym się kończy, jest kilku jeszcze innych młodych trenerów, więc jest z tym faktycznie troszeczkę problem. Ta współpraca między trenerem a zawodnikiem powinna być zdecydowanie dłuższa, bo uważam, że 2, 3, 4, nawet 5 walk z jednym trenerem to jest mało. Dokładnie. To jest czas, żeby dopiero się poznać, żeby trener potrafił dotrzeć do zawodnika. Dla każdego co innego pasuje, co innego każdego motywuje. Ja myślę, że moja decyzja o współpracy z Piotkiem również wywiodła się z tego, że znamy się kupę lat, on mnie bardzo dobrze zna troszeczkę historię mojego życia i na pewno będzie wiedział, jak podejść do mnie, widział, jak trenuję i to wszystko myślę, że przyniesie skutek w postaci dobrej formy podczas walki. Także te kilka walk to jest zdecydowanie za mało, bo oprócz jakichś tam dobrych treningów trzeba przede wszystkim poznać dobrze zawodnika, bo jednego zmotywuje to, jak mu się da jakiegoś kopniaka, czy powie mu weź zrób tak czy tak, bo coś tam było słabo, przygrywasz, dostałeś, drugi będzie się tym irytował, więc to jest taka sprawa, która no, nie może jakby przejść koło nosa. Mhm. Czyli można powiedzieć, że jeśli walka w Legionowie ci wyjdzie, jeśli zaprezentujesz się dobrze, to nadal będziesz kontynuował współpracę z Jankowskim, tak? Na dzień dzisiejszy ustaliliśmy z Piotkiem, że współpracujemy do tej walki, co będzie po walce, zobaczymy dalej. Okej. W czerwcu ubiegłego roku zanotowałeś swoją drugą zawodową porażkę. Tak naprawdę można powiedzieć, że to była pierwsza przegrana, bo wszyscy wiemy, że w walce z Johnsonem Juniorem byłeś zawodnikiem lepszym. Po Strudzie zawalczyłeś tylko raz w Białobrzegach. I tu jest właśnie moje pytanie. Dlaczego odbyła się tylko ta jedna walka? Jak z perspektywy czasu oceniasz swoje zwycięstwo nad Białorusinem? Czy wszystko w tej walce poszło po twojej myśli w Białobrzegach? W Białobrzegach ja wiem, no to wiadomo, że boksuje się na tyle, ile pozwala przeciwnik. Myślę, że mogłem zawalczyć troszeczkę efektowniej, jednak no gdzieś tam wiadomo, no, przyszła porażka, tak, słabszy dzień, bo ja tak podchodzę do tamtej porażki w Ostródzie. Wyszłem we wcześniejszych moich walkach, powiedzmy sobie, miałem niektóre cienie, jak z Dudun Gumbo, na przykład taka walka i kilka innych jeszcze, że jednak radziłem sobie z tą taką presją. No tutaj coś nie zagrało, być może w treningu gdzieś tam słabszy dzień i tak to wyglądało. No, jeżeli chodzi o tego Białorusina, ja wiem, mogłem troszeczkę w mocy, no, twardy chłopak był, no, boksował na gardzie, gdzieś tam przeskakałem 8 rund, jednak no, miałem do siebie troszeczkę pretensje, bo uważam, że z takimi zawodnikami trzeba wygrywać przez czasem, no, jeżeli myśli się o jakichś mocniejszych walkach, ale na pewno kolejne jakieś doświadczenie, jak po porażce przed czasem, myślę, że to nie było na odbudowanie aż taki słaby rywal, więc cieszyła na pewno wygrana walka i dalej idziemy do przodu.